Cześć, witajcie w 18 Minecraft Weeku. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, że tak ciepło i fajnie przyjęliście poprzedni odcinek. Naprawdę nie spodziewałem się takiego odzewu. Chciałbym również podziękować Gaiosowi, LJ-owi oraz DLTM-u, że pomogli rozruszać oraz przypomnieć widzom o tej mojej serii. Niestety nadal nie mam pomysłu, co by umieścić we wstępie, więc po prostu chwilkę sobie pogadam, a wasze propozycje mogą się znaleźć w komentarzach, do czego też zachęcam. Dzisiaj standardowo lecimy z programem, nie zapomnę już o wstawianiu filmików w końcówce, więc śmiało czekajcie do samego końca materiału. Przypominam również o możliwości zgłaszania się do New Minecrafter. Instrukcję znajdziecie w opisie, więc tam zerknijcie. Jeżeli materiał wam się spodoba, to nie żałujcie łapki w górę, jest ona dla mnie wielką motywacją i nabieram dzięki nim chęci do robienia Weeka, a łatwo nie jest, no całość pracy, jaką w to wkładam, no to jest naprawdę ogromna, no i też żre dużo czasu, ale czego się nie robi dla widzów, tak? Także co, przechodzimy do filmików. Buja! Dzisiejszy Minecraft Week rozpoczyna materiał Verteza z serwera Survival Games. W filmiku znajdziecie rozgrywkę na dość abstrakcyjnej mapie, na której nie zabraknie zwiedzania najciemniejszych zakątków, dobrej walki z przeciwnikami i epickiego fejla na zakończenie. Pingwin Pack to bardzo fajna paczka modyfikacji od polskiego pingwina, który prowadzi serię na niej. W 13 odcinku jego let's playa zobaczymy, jak autor przygotowuje się do walki z epickim bossem, który wygląda naprawdę przerażająco. Wszystkich chętnych dobrych emocji i minecraftowej walki zapraszam do obczajenia tego materiału. Jeżeli chcecie się odprężyć i obejrzeć spokojny i fajny let's play z Minecrafta, to serdecznie zapraszam do Peacha. Extra Survival XL trzyma bardzo fajny klimat, wiecie, shaderki, klimatyczne teksturki, fajna muzyczka w tle oraz co najważniejsze, ciekawy komentarz. Sprawiają, że oglądanie to czysta rozkosz. Jeżeli jeszcze nie znacie serii Cups and Rubbers, to koniecznie musicie obejrzeć ten materiał. Polega ona na tym, że znani youtuberzy podzielili się na więźniów oraz klawiszy i symulują pobyt w więzieniu. Wszystko utrzymane jest w zabawnej tonacji, więc oglądając co chwilę będziecie się śmiali. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia filmu Deltiego. Wiedźmy są bardzo ciekawymi stworzeniami występującymi w Minecrafcie. Ciekawą sprawą są również itemki, które z nich wypadają. Właśnie z tego faktu skorzystał Krayris, który zaprezentował nam automatyczną farmę czarownic. Mechanizm jest oryginalny i momentami zaskakujący, gdyż wykorzystuje znikające piętro. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak ono działa, to zapraszam do materiału autora, który świetnie to wytłumaczył. Czy wiedzieliście, że modyfikacje do Minecrafta oferują dostanie się do nieba? Jeżeli jesteście ciekawi, jak ono wygląda i co się w nim znajduje, to sprawdźcie materiał Multiego, który w ramach Creatures Craft wraz z Niluxem i Mandziem zaprezentowali rozgrywkę na nim. NoLeaf powraca do nagrywania i rozpoczyna drugi sezon swojego let's playa o nazwie Dni z Minecrafta. W zasadzie to nie do końca jest drugi sezon, a dlaczego? Wszelkie informacje znajdziecie w materiale. Autor potrzebuje pomocy widzów, aby zdecydować się co do następnych odcinków, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do sprawdzenia filmiku. Piątek rozpoczynają stare dobre Igrzyska Śmierci w wykonaniu plminecrafta.pl. W materiale zobaczymy rozgrywkę na dużej i przyjemnej mapie, więc będą drobne problemy ze znalezieniem przeciwników. Ale nie martwcie się, gdyż nie zabraknie dobrej walki z przeciwnikami. Sprawdźcie, jak potoczą się losy bohatera, czy wyjdzie z rozgrywki z tarczą, czy na tarczy. Blow ogarnął bardzo ciekawą paczkę modyfikacji nastawioną bardziej na przygody, eksplorowanie i ogólnie czerpanie radości z gry. Autor zaprosił do gry Deltiego, a wszyscy wiedzą, że gra ze znajomym jest dużo ciekawsza niż samemu, więc oglądanie również będzie sprawiało większą przyjemność. Jako iż jest to pierwszy odcinek, to każdy z was musi obejrzeć filmik i ocenić, czy seria przypadnie mu do gustu.
Już w poprzednim Minecraft Weeku wspomniałem, że minecraftowe maszynimy są bardzo fajną alternatywą do typowych let's play, więc trzeba je promować. Tym razem otrzymaliśmy maszynimę od LJ'a, który przedstawia jak zwykły jaskiniowiec, przywdziewa zbroję Ironmana i powoli odkrywa jej plusy, m.in. możliwość szybkiego wyeliminowania zielonego przeciwnika. Wszystko jest dość ciekawie wykonane, a długość materiału tylko zachęca do oglądania. W tym tygodniu, a dokładnie we wtorek, ukazał się Minecraft 1.6 pre-release. Jest to wersja wstępna, więc może zawierać jeszcze sporo bugów. Główne dodatki to wprowadzenie koni, osłów, mułów, zbroi dla koni, siodeł, dywanów, utwardzonej i kolorowej gliny, bloków słomy, name tagów, bloków węgla oraz zastąpienie tekstur paków z paczkami zasobów, a na sam koniec usunięcie Herobrine'a. Jak mówiłem, jest to wersja wstępna, a oficjalny Minecraft 1.6 dostaniemy do rąk już jutro. Także zachęcam do wyczekiwania i pobierania tego koniowego update'a.